Kochani, słuchajcie, bardzo cieszymy się, że wszyscy tutaj jesteście. Korzystając z okazji, chcielibyśmy powiedzieć kilka słów. Mi przypadł ten stresujący zaszczyt powitania wszystkich Państwa i otwarcia tego, co udało nam się na ostatnią chwilę stworzyć. Pozwólcie, że będę posiłkować się kartką, ponieważ pewnie z tego stresu i ze zmęczenia nic mądrego bym nie powiedział. Więc bardzo Wam dziękuję. Wielu z Was przemierzało setki kilometrów, by być tutaj dzisiaj z nami, więc bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście tą chwilę czasu, by być dzisiaj tutaj z nami. Miejsce, w którym się znajdujemy, to po części osób pracujących w naszym zespole będzie to powrót do korzeni, bo w tym miejscu wszystko się zaczęło, to miejsce kiedyś jednoczyło ludzi. I tutaj oprócz wspólnych dziecięcych pasji szaleńczych, jedną z głównych pasji była też pasja, a właściwie miłość do zwierząt. Dlatego bardzo cieszę się, jestem wzruszony, że będę pracować z panią Dominiką Grumerem. Przez wiele lat przygotowywaliśmy się do tego, braliśmy udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wystawach, by dzisiaj tutaj to miejsce właśnie stworzyć. Myślę, że efekty naszej pracy poznacie niebawem, natomiast niektórzy z Was te efekty mogli już poznać, ponieważ pracowaliśmy w przedziwnych różnych miejscach, szkoląc cały czas nasz warsztat pracy. Zatem dziękujemy Wam, że byliście wtedy z nami, jesteście tutaj dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję. Chciałbym jeszcze przedstawić, chociaż nie ma dzisiaj z nami pani Marty, jest na szkoleniu. Pani Marta będzie w naszym salonie asystentem, która będzie przygotowywała Wasze pupile pod nasze nożyczki. Myślimy, że zdążymy wrócić ze szkolenia. Do naszego zespołu dołączyła również pani Ola. Zapraszamy, zapraszamy. Pani Ola jest zoopsychologiem, behawiorystą. Będzie tutaj służyć pomocą w sytuacjach takich, gdzie Wasze czworonogi będą zachowywały się nie tak. Gdy będzie coś budziło Państwa niepokój, Pani Ola jest po to, by właśnie służyć taką pomocą. W naszym salonie obok standardowych zabiegów, takich jak pielęgnacja poprzez kąpiel, modelowanie włosa, strzyżenie, czy chociażby pielęgnację łap, nie tylko jeżeli chodzi o podcinanie, ale również o całą pielęgnację poduszki, która ta pielęgnacja będzie dostosowana do odnośnie wtedy, kiedy warunki pogodowe będą się zmieniały. Ma bezpośredni kontakt, właściwie ta poduszka jest narażona na upały, mróz, dlatego szczególną wagę będziemy też do tego przykładać. Będzie można u nas też skorzystać, właściwie Wasze pupile będą mogły skorzystać z zabiegów ozonowych, spa w wannie. Wanna oprócz takich codziennych zastosowań sesji pielęgnacyjnych ma również zastosowania lecznicze. Ozon, który tam jest, jest bakteriobójczy, zabija wszystkie grzyby, dlatego też będziemy cały czas się szkolić, by jak najmocniej mogli wykorzystać zastosowanie tej wanny w pielęgnacji Waszych pupili. Myślę, że się sprawdzi i bardzo się cieszymy, że ją mamy. W naszym salonie chcielibyśmy też, by będzie stworzony sklep, gdzie będą kosmetyki, profesjonalne kosmetyki. Chcielibyśmy stworzyć taką mini rozlewnię, byście Państwo mogli używać tych kosmetyków, których my stosujemy tutaj w salonie do pielęgnacji Waszych zwierząt w warunkach domowych, by efekty były jak najlepsze, by ten włos, sierść zachowywała się jak najlepiej. Będzie można również nabyć akcesoria do pielęgnacji, ubranka, karmy dobrej jakości, ale także suplementy diety i na to byśmy stawiali najbardziej. Ale niebawem. Niebawem, tak, nie zdążyliśmy. Niestety nie zdążyliśmy. Posiadamy salę konferencyjną, w której prowadzone będą seminaria, szkolenia, również spotkania z właścicielami psów, po to, by pokazać, jak prawidłowo wykonywać kąpiel i modelowanie włosa w warunkach domowych. Myślę, że również namówimy panią Olę, by zorganizowała spotkanie w okolicy strzałów fajerwerkowych, bardzo uciążliwych dla naszych pupili. Podpowie wtedy, jak zaradzić i uniknąć stresu naszych psów. Pani Ola za chwilę, myślę, że pokrótce opowie o pracy
i o tym, jaką rolę będzie tutaj w salonie spełniała. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować wszystkim za wsparcie. Tak jak już tutaj było wspomniane, jeszcze przed chwilą był tu środek budowy, malowaliśmy, szpachlowaliśmy, tynkowaliśmy, więc tym bardziej jest to budujące, że się udało i bardzo się z tego cieszymy. Trudno byłoby wyliczyć wszystkich, jeśli kogoś pominę, to bardzo przepraszam, ale osób było bardzo wiele. Przede wszystkim dziękujemy naszym rodzinom za całe zaangażowanie, wsparcie, wyrozumiałość, studzenie emocji, za motywację i za to, że stoicie za nami murem, a nasze pasje stają się waszymi pasjami. To miejsce też nie powstałoby, gdyby nie ciężka praca rąk ludzkich. Dziękujemy wszystkim wykonawcom. Przewinęło ich się tutaj kilku, jak nie kilkunastu. Szczególne podziękowania kierujemy panu Arkowi, panu Andrzejowi za cały trud włożony w przygotowanie, za nanoszenie wszystkich zmian i za to, że po nocach tutaj pracowali. Za cierpliwość i myślę, słuchajcie, że warto było chociażby dlatego, by zobaczyć, ile to sprawiło dzisiaj radości i ilu ludzi tutaj zjednoczyło to miejsce. Dziękujemy przyjaciołom, którzy do późnych godzin... nocnych sprzątali, szpachlowali, byli tutaj z nami, wspierali nas. Wasza pomoc jest nieoceniona. Bardzo wam dziękujemy. Ja muszę podziękować jeszcze kilku osobom i chcę to zrobić właśnie teraz, ponieważ oficjalnie już być może nie będę miał takiej okazji. Ale gdyby nie ci ludzie, to pewnie bym nie stał tutaj w tym miejscu, bo to są szaleńcy, pozytywni szaleńcy, zwariowani z miłości do zwierząt. Są niesamowici. Zatem dziękuję pani Kasi, pani Ewie, pani Wiesi, naszej Oli, pani Danusi Szwedowskiej, które swoją postawą zawsze mnie motywowały, inspirowały, udzielając cennych rad, odbierając setki telefonów, dwie panie z nich powierzyły mi swoje pupile, swoje psie dzieci właściwie na wychowanie. Bardzo wam dziękuję. Nie widzę pani Irminy, a jest pani. Ja bym chciał z całego serca pani podziękować. Pamiętam wystawę, na której się poznaliśmy, jak pani wtedy pięknie mówiła o naszej ulubionej rasie. Jak mnie pani zainspirowała i motywowała i te setki telefonów również. Fajnie jest mieć kogoś tak pozytywnego, kto ma podobne spojrzenie na cały świat i za to, że pani zawsze mówiła, żeby iść za głosem serca do przodu, nie patrzeć na innych. Bardzo pani dziękuję. Bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim za przybycie. Dziękujemy przedstawicielom Związku Kynologicznego w Polsce, oddziału we Włocławek. Dziękujemy pani prezes Stowarzyszenia Gromerów, Milenie Żygadło, za przybycie. Tutaj pani Milena też odegrała bardzo ważną rolę, bo gdyby nie pani Milena i motywacja pani Mileny, to pewnie bym nie wziął udziału w tym konkursie, który mnie tak napędził. Bardzo Milena, dziękuję. Dziękujemy przedstawicielom Włocławskiego Schroniska Zwierząt za przybycie. Oczywiście zapewniamy o pomocy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za przybycie przedstawicielom Związku Psów Rasowych z Inowrocławia. Dziękujemy pani Danusi Szwedowskiej za przybycie i kilometry przejechane. Dziękujemy również za to, że pani zawsze jest wtedy, kiedy pani potrzebujemy i tutaj z pomocą szkoleniową zawsze pani jest wśród nas. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za przybycie zespołu Salonu Gromerskiego pani Ewy Grabowskiej z Łodzi. Dziękujemy również Pauli, która też odegrała bardzo ważną rolę. Dziękujemy. Dziękujemy telewizji Grom TV. Dziękujemy panu Bartkowi z gabinetu weterynaryjnego. Dziękujemy wam wszystkim za przybycie, za to, że jesteście, za to, że razem z nami możecie to świętować. Jest to dla nas niesamowicie budujące i bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam. Oddaję tutaj głos pani Oli. Pani Ola pokrótce powie, czym będzie się zajmowała i kiedy możemy do niej w razie potrzeby udać się, by niosła pomoc. Tak. Bardzo proszę.